Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus i Jego uczniowie udali się do ziemi judzkiej. Tam z nimi przebywał i udzielał chrztu. Także i Jan był w Ainon, w pobliżu Salim, udzielając chrztu, ponieważ było tam wiele wody. I przychodzili tam ludzie i przyjmowali chrzest, bo jeszcze nie wtrącono Jana do więzienia. A powstał spór między uczniami Jana a pewnym Żydem w sprawie oczyszczenia. Przyszli więc do Jana i powiedzieli do niego: Nauczycielu, oto ten, który był z tobą po drugiej stronie Jordanu i o którym ty wydałeś świadectwo, teraz udziela chrztu i wszyscy idą do niego. Na to Jan odrzekł: Człowiek nie może otrzymać niczego, co by mu nie było dane z nieba. Wy sami jesteście mi świadkami, że powiedziałem: Ja nie jestem Mesjaszem, ale zostałem przed nim posłany. Ten, kto ma oblubienicę, jest oblubieńcem, a przyjaciel oblubieńca, który stoi i słucha go, doznaje najwyższej radości na głos oblubieńca. Ta zaś moja radość doszła do szczytu. Potrzeba, by on wzrastał, a ja się umniejszał. Czas Jana Chrzciciela już mija. Stracił niektórych ze swoich uczniów. Coraz mniej ludzi przychodziło do Jana, ponieważ szli do Jezusa, który nauczał, czynił cuda. Jan zna swoje miejsce. Był głosem, który zapowiada, uwrażliwia, nawołuje do wewnętrznego prostowania się na przyjście Pana. Jakie to jest ważne w naszym życiu, wiedzieć, gdzie jest nasze miejsce, wiedzieć, że kiedy ta godzina odejścia przychodzi. Trzeba odejść, trzeba zostawić miejsce dla innych, bo tego chce Jezus. Przychodzi zatem czas odejścia, zejścia z tego pierwszego planu. Potrzeba, aby on wzrastał, a ja się umniejszał. Pięknie o tym mówi Jan Chrzciciel. I człowiek zawsze wygrywa swoje życie wtedy, kiedy stosuje taką metodę Jana Chrzciciela. Potrzeba, żeby zawsze i we wszystkim Bóg wzrastał, a ja żebym był w cieniu, żebym się umniejszał, żebym odchodził, dając miejsce mojemu Bogu. Można wzrastać w życiu wartościami i to wzrastanie kojarzy się z umiejętnością pełnienia woli Boga, bo wzrastać to zaufać Panu, zaufać. Bóg określa czas owocowania, czas braku przynoszenia owoców. My w jakimś momencie chcemy, żeby taką cnotę, taką wartość w swoim życiu osiągnąć. Pozwólmy Panu Bogu być Bogiem. Pozwólmy być naszym Panem, który jest pierwszy i w naszym życiu On przede wszystkim ma najwięcej do powiedzenia. We wzrastaniu człowieka jedno i drugie, czyli to przynoszenie owoców i brak owocowania, jest ważne. W takim ludzkim rozumieniu doświadczenie klęski jest ważnym momentem prowadzącym do pogłębionego życia. Jest umiejętnością zrozumienia słów, dźwięków, które przed klęską nie były uchwytne. My w jakimś momencie zaczynamy, czyniąc refleksję, uświadamiać sobie, dlaczego ja pewnych rzeczy nie widziałem, dlaczego ja pewnych rzeczy nie słyszałem, pewnych słów, dlaczego nie rozumiałem wtedy, a teraz jest to dla mnie jasne. Wtedy Bóg też pokazywał. Tylko ja nie byłem zdolny, bo byłem gdzieś osaczony przez pewne właśnie namiętności. Nasze ludzkie doświadczenia zmierzają w tym kierunku, aby Bóg w nas wzrastał przez wszystko. Zobaczmy, przez zwycięstwa i przez porażki. I wzrastanie i umniejszanie się są nierozdzielnie ze sobą połączone. Nie ma miejsca na wzrastanie tam, gdzie nie ma umniejszania się. Bo umniejszanie się jest nieodłączną częścią właśnie życia wiarą, życia
chrześcijańskiego.